Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Jak widzicie, jestem w totalnie innej lokacji niż byłem i jestem przez to niełożebnie wściekły, bo mój kochany obesik na końcówce nagrania, kiedy już miałem go wyłączyć, już się z nim pożegnałem, wszystko było ładnie, pięknie, obes postanowił się zaciąć. Ale zaciąć w taki sposób, że nie dało się nawet odzyskać audio. Znaczy audio. Nie dało się nawet odzyskać obrazu, który był mi tak potrzebny w tamtym odcinku, w którym, uwaga, przeeksplorowaliśmy do końca dolinę. Przystań niczyją. Dodatkowo zawalczyliśmy z bossem, ale także z niehonorowym graczem. A niehonorowym dlatego, że najechał mnie i nie dość, że w ogóle mi nie chciał... O, sobie myślałem, że to HP, to spoko. Ciekawy opis. No dobra, niech tam się życie regeneruje powolutku. A tutaj... Tutaj co? O, kolejny ziomek. To jest co? Ogień? Iskry? Dobra, chodź tu, rycerzyku. Pokaż symbol króla. Właśnie, tutaj potrzebujemy specjalnego pierścienia. Ale to, daleko jeszcze nam do zdobycia tego przypierścienia. Wracając do tematu. Nagranie tak się skasztaniło, że nie dało się go w ogóle odzyskać. Dobra, drobna się zwiecha tylko. Ogromna lanca zdobyliśmy, miło. Tutaj wiem, że chyba na nowej grze plus pojawiają się jakieś dwa mroczne duchy, które nas najeżdżają. Ale to są akurat duchy wysłane przez twórców, a nie jakieś gracze. No, bo już nie wyziało, miło. Dobra, a wracając. Gościu mnie zaatakował, nie dość, że się nie ukłonił na start pojedynku, to jeszcze jak kiedy ja mu się kłaniałem, to on momentalnie zaczął mnie atakować. Na szczęście spudłował. Nie wiem jak, no ale spudłował. A zbrojcy użyło taka wielka maczuga. No, ale mówi się, trudno, z takimi niestety też trzeba jakoś żyć. W Soulsy grają różne osoby, nie tylko... nie wszystkie są honorowe. Co, jak już walczyć, to z honorem. Brawo, jeszcze jakieś genialne pomysły? Boże... no debil. No debil, zamiast podnieść tarczę, to ja do niego walę ze sztyletu, chciałem powiedzieć, to ja do niego walę z noża. Gupia. Dobra, pomimo, że nożyk na bomby zapalające. O, proszę, one shot. Nawet miło. A i teraz idę w tę stronę, bo tam właśnie, pamiętacie, są drugie takie drzwi, które mogę otworzyć, jak te, które otworzyłem z tamtej strony. A, tego nie zaszutowało, to dziwne. Stary w coś docelował właśnie. No, żegnam. A dodatkowo jest tam kolejny boss. Wspominałem o nim na końcówce właśnie poprzedniego odcinka, no ale niestety nie będzie wam dane tego usłyszeć.
Bombeczek starczy dla wszystkich. No, mogę temu na plecy wjechać, czemu nie? Przecież nie, dlaczego te beczki z prochem teraz nie wybuchły? Może? Może teraz wybuchną. Tak jest. Syf, chaos i rozpierdziel. Moje ulubione rzeczy, które lubię siać. Moje ulubione rzeczy do siania. A, jeszcze spustoszenie. To też się fajnie sieje. Tutaj mamy tych żołnierzy, których pierścień noszę. Klejnot życia, miło. Dobrze. Na górze chyba nie było wrogów. No, niedużo przynajmniej. Tu wiem, że jakiś mroczny, może nie mroczny duch, ale taka czerwony taki właśnie... właśnie ten rycerzyk jest. Na chyba nowej grze plus 3 się pojawia. A taki przeciwnik to jest po prostu o wiele potężniejsza forma zwykłego typa. No a jak wiadomo, jak jest potężniejszy, to więcej bije i jest bardziej odporny. Dobra, tutaj klejnot życia, 3 sztuki i dusza nieznanego żołnierza. No, wielkich skarbów tu nie ma, ale tutaj mamy bossa, który mi... Oj, na konsoli sprawił trochę trudności, bo nie wiedziałem, że da się go pokonać w naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty sposób. Gościu, kurde, lata jak zbroje w DMC4. Jakie skojarzenie teraz mam. No, uwaga. Prosty sposób. Naprowadzić go na tor tej kuszy, po czym z niej po prostu strzelić. No, najlepiej jeszcze... O, gdzieś tutaj. Dać mu zaatakować. I biegł się do kuszy, on teraz się będzie podnosił, a my tylko łapiemy za kuszę i strzał. Tylko oczywiście... A, no właśnie, zdążył niestety ją rozwalić. Sposób jest zda się go strasznie łatwo pokonać, ale niestety trzeba też mieć wyczucie czasu, kiedy można biec do tej kuszy. Czy może do balisty? Nie, to jest kusza, nie balista. O, teraz się powinno udać. Proszę, pyk i jeszcze jeden strzał. No i proszę bardzo. Ile ta walka trwała? 2 minuty? A ja z nim walczyłem normalnie wręcz. Na konsoli. Chyba za 5. podejście udało mi się go na konsoli rozwalić. A tak proszę, wystarczyło podejść do kuszy i go się rozwalić w moment dosłownie. Bez jakiegoś durnego przekomarzania się z tym. Zabijamy. Na razie nic z tymi drzewami nie zrobimy, ale to już jest drugie miejsce, gdzie mamy takowe drzewo. Zobaczmy duszę prześladowcy. I właśnie, dusza zręcznego strażnika. Zręczny strażnik zajmuje się grzesznikami i nie ma litości dla nieumarłych. Taki opis strażnika. I dusza prześladowcy. Prześladowca, który szuka noszącego znak, nie spocznie, póki nie zgładzi celu. No, to trochę mu to chyba zajmie, bo... Nie da się zabić, no, tak w pełni, nie da się zabić tego, który nosi na sobie mroczny znak. No i tutaj mamy do sprawdzenia gniazdo. I tutaj pojawia się teraz ten orzeł, który nosił tego prześladowcę. A nas zabierze do drugiego ogniska w zaginionej fortecy, czy tam zaginionym bastionie. Lost Bastille to się nazywa po angielsku. A po polsku jest chyba Zaginiony Bastion. Zaraz się zresztą dowiemy. Zaginiona Twierdza, no byłem blisko.
No i patrzcie, na PC-cie jest ognisko, na konsoli ogniska tutaj nie ma. Chyba, że było kiedyś, a teraz dodali, nie wiem, nie jestem pewien. Kukła człowieka sztuk 2, a tutaj... No, a tutaj mamy... Gasnący żar! Kluczowy przedmiot, bardzo potrzebny, żeby odblokować sobie usługi kowala w tym miejscu. A to będzie chyba na końcu. Tak jest. Żar świecący słabym blaskiem. Świecący slash jarzący się słabym blaskiem. Płomień zdaje się gasnąć, ale wyróżnia się dziwną wytrzymałością. Może to jego oryginalna postać? Może. No i tutaj proszę, znowu ten ziomek. Teraz tak, tutaj mogę wejść tędy, ale mogę iść tutaj, żeby tutaj zaskoczyć ziomeczków. Dobra, to się tak średnio udało. O, albo lepiej. O kurde, akurat się cofnął od beczek z prochem, no. Dobra, może teraz trafię. No, teraz się udało. Zabiłem wszystko, co się tam kryło. Dużo domek tytanitu, rozjarzony klejnot życia. Tutaj pusto. Czy ktoś mi tu zaskoczy? Nie, czy coś mi tu zaatakuje? Okej, ja go się tu nie spodziewałem. Co ty tu robisz? Ej, drugie takie spotkanie! Elo! Dobra, tego w sumie nie powinienem robić, bo to by mnie zabiło. Estus, proszę. Elo, nie ma tak, nie ma tak jak po prostu gigantyczny pasek zdrowia. Na konsoli go tu nie było. Stąd moje zdziwienie. No tak, ten jego durny atak z doskokiem. Dobra, kolejny Estus. Raz, dwa. I jedziemy dalej. Świetnie, naprawdę. Udało mi się perfekcyjnie po prostu uniknąć tego ciosu. Tego już nie do końca. Może te kombinacje strasznie nie lubię. W ogóle ten wygląda, jakby go, nie wiem, mrok otchłani przepełniał. Widzicie? Oj! O proszę, wykrakałem! Wykrakałem z tą otchłanią! Jeszcze mnie przeklął! Zabije mnie? No, oczywiście. Tfu! Pluję na ciebie! Nienawidzę takich przeciwników, naprawdę. I to nie tego, że gość jest pancerny, bo okej, w Sekiro też zdarzali się pancerni przeciwnicy, ale tam przynajmniej zabicie takiego przeciwnika dawało jakąś satysfakcję. Bo mi nie daje żadnej zabicie tego gościa. To jest po prostu to jest przeciwnik, który był... To jest taki z Demonem Capron i... Demonem Taurusem. Robisz z takiego typa bossa, a potem... O, jeszcze on się... Zajebiście, jeszcze on się odradza. Kurde, nie zauważyłem. Dobra, nie. Koniec. Chciałem go zwanshotować, ale nie włączyłem sobie nieskończonego HP. Brawo ja. W ogóle skąd ten pies się tam wziął? Takie moje pytanie. Nie, weź tę bombę. Tutaj mogę też tak po prostu zrzucić beczkę.
No tak, tylko jeszcze ja sam z tego dostaję damage. Jak on przeżył ten... Jak on to przeżył? To jest dziwne. Dobra, i teraz co? Wchodzę i znowu się pojawi, tak? Czy teraz się już nie pojawia? Nie, no oczywiście, że się pojawia. No. To gin! 2500 HP. O, migoczący tytanic, super. Młócenie typa, nie wiem, przez jakieś prawie czasami 5 minut? Dla zerowego zysku. Bo tytanic prędzej czy później pewnie będzie się dało po prostu kupować od jakichś merchantów. Nie, gdzie jest tą? A kurde. Tym razem łogień. Myślałem, że będzie mnie chciał wykościć z tego. Dobra. Się ustawił jak idiota, no to trzeba sobie z nim jakoś poradzić. Dobra, sobie może. Tak, po pierwsze, użyjmy kukły człowieka, żeby odzyskać człowieczeństwo. Użyjmy też lepszego klejnotu i zobaczmy ten pierścień, który dostaliśmy. To był ten srebrny sygnet chciwego węża. Zabici wrogowie dają więcej dusz. O, bardzo ładna rzecz. No, wymienię sobie zamiast tego, bo za słabo mnie to leczy. Srebrny pierścień w kształcie węża, sługi i wcielenia boga chciwości Zandrojego. Chciwość powszechnie uważa się za przywarę, ale tylko głupiec marnuje dogodną okazję. No i zabicie wrogowie dają więcej dusz. To jest akurat bardzo fajna rzecz. Tam jeszcze coś. Pierścień ostrzy zwiększa atak fizyczny. To dostałem od tamtego bosika, z naszego prześladowcę. Pierścień ostrzy stworzono na wzór ulubionej broni szalonego rycerza z Alkenu. Zwiększa współczynnik ataku fizycznego Królestwa Alken i Ven. Dawno temu rozwijały się na tych terenach. Założył je ten sam człowiek. Niestety pogrążyły się we wzajemnej wrogości i wzgardzie. Dobra, może weźmy zamiast tego pierścienia, bo udźwig jeszcze aż tak mnie nie boli. No, nie mam na tyle ciężkich rzeczy, żeby nie mieć uników, takich jakie bym chciał, czyli szybkich. Więc póki co mogę sobie to tak zostawić. Dobra, tutaj już zwiedzone. Z tego co pamiętam, to chyba za tymi drzwiami powinna być Luka Thiel. Jest? Ano jest, siema. Otwórzmy to jeszcze. Antyczny klucz. Antyczny klucz. Bardzo stary klucz. To wyjątkowo stary klucz, ale w bardzo dobrym stanie, więc powinien jeszcze działać. Tylko do jakiego zamka pasuje? No, dobre pytanie, prawda? Witaj, Luka Thiel, pogadamy? A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes, I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Dzięki. Of course, I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here
to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. No, jestem jednym z nich. Undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. No, ona już powoli zamienia się w pustego. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. I'm sorry. Dobra, to już się powtarza. Okej. W tamtą stronę idzie się właśnie tego bossa, o którym wspominałem wcześniej. Tego, który mi tak wkurzał. Ale to innym razem. Na razie trzeba by się zająć tym jegomościem. W sposób trochę wybuchowy, jak widać. Jeszcze mnie dziabną skubany. No. Bomb mam dużo i mogę ich mieć w nieskończoną ilość, tak więc z chęcią przygarnę każdą i z chęcią będę je rozdawał. Każdemu, kto tylko stanie mi na drodze. Tu w ogóle jest taki kolosalny skrót, jak się otworzy te drzwi, nie? Widzę do tej sosny, okej. Okay. Skrót jest kolosalny, ale tak ciężko jest tym trafić, że to naprawdę rzadko się udaje tak fajnie wykonać. No chodź! Bum! No. I teraz, uwaga. No. Wybuchaj! Nie, miałeś wybuchnąć! Kurde! Dobra, psy, lepiej zdejmę zaklęcie, bo nie chcę przypadkiem zniszczyć tej beczki. To jest jedna z niewielu, które mogę tak fajnie przetoczyć. No, dawaj. Dobra, czy ja mam jakąś płonącą strzałę przy sobie? No, jak na złości nie. Mam płonący miecz, ale nie wiem, czy chcę to zaatakować. A, Jezu, przecież ja mam... Brawo! Masz pełną bomb zapalającą! No i tutaj rozwalone przejście. Tutaj coś atakowało? Czy mi się wydaje? Nie no, słyszałem takie zamachiwanie się. Tu mamy trzecie ognisko w lokacji. I tu, a nie, on tak wymachuje. I tu jest kowal, któremu musimy oddać właśnie te... Musimy oddać ten żar, który zdobyłem. Dużo domek tytani tu. Zanim z nim pogadamy i oddamy mu ten żar, to... pootwierajmy te wszystkie skrzynie. O, żelazna strzała, spoko. Ciężki bał. Tej jednej na razie nie otworzę, mocno nie siedzi. Co ty gadasz, ty? Zamierzam.
Holy Seal. What a marvelous ember. You've got stones, I pray. Give me stones, and I'll fortify your gear. MacDuff, pewna ręka. Jest to właśnie kowal, który może zakląć moją broń. I mogę ją zakląć, aby zadawała obrażenia od czarów, ognia, piorunów, mroku, trucizny. Może być pospolita, ale broń pospolita się po prostu nie opłaca. Może być mieć zaklęcie, czyli jakby, no, dodatkowo dajemy jej możliwość skalowania się z inteligencją. W sensie od zaklęć. Możemy dodać jej czystość. Czystość się najbardziej opłaca, bo to daje bardzo mocny boost, jeśli chodzi o obrażenia. No jest krwotok, ale sam krwotok tak naprawdę obniża tylko ten. Obniża tylko i wyłącznie... Tak, to się już powtarza. Sam krwotok obniża tylko wartość tego. O, Uchigatana, miło. Na konsoli musiałem to w kompletnie innym miejscu zdobyć. Wykupimy oczywiście wszystko, a skrzydła dwuczni już mam. Kosy nie mam, długiego łuku też nie, kuszy także nie. Królewska trójkątna tarcza o 100% fizycznej negacji. Może i chyba jest lżejsza nawet od mojej. O, drewniana tarcza, żelazna, wielka żelazna. Drewniany bełt oraz ciężki bełt. O, ma te, widzę, w nieskończonej ilości. Ta wielka żelazna strzała jest naprawdę super, bo potrafi dosłownie wypchnąć, czy powiem, powalić przeciwnika i przy dobrej tej pozwala go wypchnąć tak naprawdę z tego, za mapę, przy dobrych wiatrach. O, i tu ma dużo domki tytanitu, też w ilości nieskończonej, to mi się też podoba. Ale to w rzadkich momentach można tak fajnie to wykorzystać. Nie ma co naprawiać. A to jest mocniej. Okej, to jeszcze przeładujmy tylko lokację. A? To się powinien przenieść. Czemu się nie przeniósł? Chyba, że muszę coś wzmocnić u niego. Może wtedy będzie mi się przeniesie. Zobaczmy tarczę. Wyobrażenia ma mniejsze, ale to ma mieć tylko negację. I jak widać, negację ma większą, 100%. A jeszcze możemy jej prawić co nieco, więc wykorzystajmy fakt moich odłamków. Tego dalej nie będziemy ulepszali. I to jest oczywiście krótki oraz długi. I krótki pójdzie w odstawkę, bo długi ma większe obrażenia. Dear Flame. Tak. Dobra. A nie! Czekaj, ja chyba musiałem mu rozpalić te pochody, żeby on się przesunął. Dobra, zapalmy naszą pochodnię, zapalmy to. I on teraz powinien się chyba do tego kowadła przenieść. Tutaj zmienimy tylko tarczę. Proszę. Czy jest lżejsza? O wiele lżejsza i to mi się akurat podoba. Dobra, odpoczywamy. Tak jest, teraz się przeniósł tutaj. I sobie ładnie kuje. A my możemy otworzyć skrzynię i zgarnąć sobie z niej młot rzemieślnika i migoczący tytanit. Młot to chyba dokładnie to, co on, czym on sobie tam machał. Wow, o dziwo lepsze obrażenia od mojego miecza. Znaczy, dobra, no, od miecza. Nawet tutaj od tego topora bandyty jest lepsze. Mogę tego używać. Stary młot kowalski wygląda jak zwykły młot, ale jest niezwykle wytrzymały. Niektórzy twierdzą, że tego młota dawno temu używał pewien słynny kowal. A, czyżby chodzi o kowala Andrę? Maybe. Kurde, fajnie się tego używa. Szybkie ciosy, ładne, gładkie. Tu jest zamknięty, czyli do tego nie. Czyli antyczny klucz nie służy tutaj. Ja nawet nie pamiętam, dlaczego ten klucz był potrzebny. A do czegoś na pewno. Okej, okay, niecałe pół godzinki. Myślę, że to jest nawet fajny moment, żeby zakończyć materiał. Tutaj mamy trzy. Tu wiem, że jest pięć ognisk.
Jedno jest właśnie niedaleko tego bossa, o którym mówiłem. Drugie, no, drugie jest trochę w innym miejscu. Ale jeszcze tutaj bym chciał wejść tam na górę, bo tam da się wejść. Choć jest to troszeczkę problematyczne. W sensie trzeba uważać, co się robi, bo... jeden zły ruch może nas położyć trupem. Gdzie jest tą łapą? Lukatiel się już pewnie przeniosła, co nie? Dokładnie. Muszę uważać, żeby ją faktycznie przyzwać. O, tutaj mogę wejść, bo tu jest drabina. Tylko muszę uważać, żeby przypadkiem nie spaść na mój durny cymbał gdzieś tam w przepaść. Tutaj powoli do drabajny i lecimy w górę. Dobra, i tutaj... o właśnie, tutaj coś mamy. Dużo domek tytanitu. Okej, okay, dobra. Myślałem, że będzie coś lepszego. Znaczy lepszego, coś... no, bardziej wartościowego, no ale... no, aż tak się nie zawiodłem. Dobra... a, tam w ogóle muszę gościa odkamienić, żeby móc go ten... żeby móc tam przejść. O, kurde! Mocne ma te kulki. Mocno ma te kulki. Wydupij mi stąd! Chcesz łognia? Dostaniesz łognia. No nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Minimalnie! Minimalnie zabrakło, żebym to ja go położył! Ale było bliziutko, no nie wiara. Dobra, nieważne. Duszę sobie odzyskamy oczywiście. I to bardzo szybko. Ale teraz nie spadnę jak debil. Ale na szczęście nie. Jeszcze tylko położymy tego ziomka. Świetna ścina, gro, naprawdę. Dobra, duszę dla mnie. Jestem ciekaw, z jakim procentem ja... jaki ja procent dostaję więcej dusz dzięki temu pierścieniowi. Dobra, no... wolałbym nie zużywać kości, no ale... inaczej się do tego ogniska nie cofnę. Znaczy, no mógłbym dać się też zabić, no ale no... nie po to... tę... nie po to... przeżyłem... walkę, żeby dać się zabić, żeby zginąć chwilę później jak debil. Więc okej. Okay. Człowieczeństwo odzyskane. Ja myślę, przeniosę się teraz do Majuli. I co nieco tam podziałam. A na początku pogadamy sobie może z postaciami. Zobaczymy, czy mają w ogóle coś nowego do powiedzenia. No, a później... kto wie. Może jeszcze uda się trochę bardziej sprogresować ten... zaginioną twierdzę. Tutaj po... o właśnie, tutaj jest nasz ziomeczek. Ten chyba przeciwnica tego rycerzyka z jedynki. On chyba stąd nie znika. Co oczywiście nie znaczy, że nie mogę wszystkich... bo mogę oczywiście zabić wszystkich, którzy tutaj są, ale to się to zwyczajnie po prostu nie opłaca. Czyli tak. Ewentualnie mamy Kowala, tamtego ziomka, tamtego maga, słodką szalkła. Tutaj nic nie zrobimy. W sumie zobaczymy, czy możemy z tym... o, proszę, to mu się zmieniła ta, widzę. Sorry, have we met? Oh, sorry. It's just I've been awfully busy lately. Care to look over my wares? Please, be my guest. I upgraded my stock recently. Although it may be a bit out of your reach. Ta, dla mnie za drogie. I'm rich! I'm rich! I don't need to go home anymore. Home. Home? Where is home? No właśnie. To jest finał questa dla tego ziomka, takiego mini questa. Wykupiłem od niego na tyle rzeczy, że zwyczajnie po prostu... Are you sure?
Pewnie. Że klątwa na tyle się pogłębiła, że dosłownie gościu stracił pamięć. W sensie on nie pamięta teraz nawet kim był. Tak mniej więcej działa klątwa. Wpływa na wspomnienia. Jakby delituje trochę mózg. Czy tam resetuje, powiedzmy. Ale kto wie. Oby nam się to nie przytrafiło. Ale dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z Dark Souls 2 Scholar of the First Sin, gdzie mam nadzieję uda się nam pokonać być może tego mini-bossa, o którym mówiłem, ale nie obiecuję, że nie skrócę sobie walki do tylko jednego przeciwnika. Ale mówię, to zobaczymy, jakie będę bił obrażenia. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!